kto pierwszy kratę zrobił w... Na brzuchu. Na... Nie, no, jeszcze raz. Martyna, w dzisiejszym odcinku zabieram cię do Porsche. A to nie w celu, żeby kupić, czy wypożyczyć, czy oglądać, obejrzeć, tylko po to, żeby oddać do serwisu te akurat, którym jeździmy. No wiesz, te fajne. Ale powiem ci, że czeka tam na ciebie niespodzianka. Porsche? Jeżeli to będzie niespodzianka, to jeżeli ci powiem, to nie będzie niespodzianka, tak? Więc wymyśliłem dzisiaj taki właśnie film. Więc co? Jedźmy. Tylko na razie nie pojedziemy bez korek. No to jak? Pojedziemy. Aha. Postawmy gdzieś. Tu. Albo tam. Panamera 4, Panamera 4, trochę Audi 4S, tu trochę powietrza zabrakło, więc mają rozmach, fajne to jest, fajne. Martyna, trzymaj. Zabierzesz nas? Umiesz jeździć? A co to? To samochód. Znaczy to BMK, wiem. BMK. No ale kochanie, Martyna, jak tam u ciebie? Światła, pociągnij z lewej dwa razy. Z lewej. Kółko z lewej, tam na wprost. O, do siebie. Tak, cyk, cyk. Siu, dwa razy, dobra. Jeszcze raz. Już. Nie, dobra. Ona zrobiła to dwa razy na raz. Dwa razy na raz, dobra. Martyna, widzę. No i co, hamulec na drive, tak jak wiesz, w prosiaku. No, tylko pamiętaj, że to nie proszę. To jak w tym starym prosiaku. No. Taki od razu cztyk. Nie? Dobra. Mówisz o 9.9. Prawo, tak, prawo, tak. Prawo. Prawo. Pamiętaj, że jest bardzo. Tylko pamiętaj, tak, ten samochód nie przyspiesza, nie hamuje i nie skręca. Łukasz, jedziemy autem E30 w Cabrio. Szybciutko zrelacjonuj, jaki model, co dokładnie i pytanie, skąd go masz? Jedziemy E30 Cabrio 320 i... 2-litrowy, 6-cylindrowy motor, tak, ciężki jak cholera. Słynny M20, który tak, ma... Kolektory takie... Które ma 129 koni i w ogóle nie jedzie. Ogromną zaletą czy atutem tego samochodu, tego egzemplarza, jest jego wygląd i wyposażenie fabryczne. Został on wyposażony w kompletny pakiet M-Technic zewnętrzny. Tak, to widać. Piękne zderzaki, spoiler. W środku mamy fotele sportsice w kracie, która jest jeszcze nieporwana, co jest naprawdę... Takie, wiesz, das auto trochę z Golfa ciągnące, ale... Przy tym samochodzie silnik jest ok, jest akceptowalny. Mamy 6 cylindrów, mamy 2 litry pojemności. Tak, a mamy obniżony samochód? Nie, troszeczkę, mamy jest tu trochę. Zawieszenie gwintowane, bardzo agresywna charakterystyka tego zawieszenia. Strasznie jest twardo, ale tak, przyjemnie. Skrzynia biegów, automatyczna skrzynia biegów. Wiesz co, ale ja uważam, że automat w Cabrio jest adekwatny. Bulwarówka, tak? Tak, bulwarówka. Jest to bulwarówka, więc jest ok, ale ten automat, no, jest okej. A powiedz mi, co to za pokrętło jest tutaj? Tryby skrzyni biegów, no. Tryb sportowy. Czyli to mamy, co tu możemy mamy? Tutaj Martynie pokazać, jak działa. Auto sport będzie trzymało obroty na każdym biegu. Czyli to jest... To nie widziałem. Współcześnie. Tylko z taką wajchą, jak od pokrętła, od wentylatora. Możemy używać skrzyni w trzech trybach. Race Plus! I charakterystyka tej skrzyni jest na tyle zamulona, przepraszam za określenie, że zamulona. Niezależnie od trybu, w jaki ją wprowadzisz, to samo. Ona i tak wymaga przebudzenia, nie wiem jakiego. Jak ci się podoba? Śmiesznie. Doszły chromowane felgi, które są bling. Felgi są awesome. Nie są to felgi. Awesome. Nie są to felgi.
które chciałbym mieć na... Na co dzień? Nie, na co dzień to jest wiadoma sprawa, ale... Na co dzień to mam inne auto. No fajnie, gdyby tu wylądował prawdziwy RS w 17 calach. Tak, Martyna, idziesz, idziesz! Ale moc! Więc specjalnie założyłem takie koła, które się świecą i w razie uszkodzenia, czy też... No, możemy je zdjąć i, no, ale to... i tyle. Podarować panu... państwu. Pan Stanisław. Pan Stanisław. Możemy się... Złożyć dla pana Stanisława... Nie możemy się odwdzięczyć, bo jego już nie ma, bo byśmy mu te felgi... Ale słuchaj, może ma dzieci. Nie, to auto nie ma szpery. Nie, ale wiesz co, chyba myślę, że nie powinno tutaj... Ale mamy szpery w innych samochodach, jeśli chciałbyś o tym porozmawiać, to ja mogę cię tam zabrać. Ja wiem, zabrać. Ja niedługo będę chciał wjechać, ja będę chciał jakby troszeczkę... Słuchaj, pan... Innej szpery spróbować. Tutaj w tym... No nie, no to, wróćmy do samochodu. No, jaki przebieg? Poniżej 100 tysięcy kilometrów. Nie biorę, to akurat leasing przyjmuję. 90 coś, prosto jedziemy. Cześć, nie przyjechałem po was Fordem, bo w Mercedesie padł akumulator. Generalnie co, nie wiem, co 4 wyjazdy spacerowe tym samochodem. Czyli następuje modyfikacja. 4 razy w roku. Tak, następuje modyfikacja w postaci podniesienia go o pół centymetra. Bo jednak za mało. Bo jest cały czas za nisko. No teraz, tak już jak jechałem tu po was, to 2 razy mi obtarło koło nad kolej. Stwierdziłem, nie no, znowu muszę go podnieść. Dobra, umówimy się następnym razem, żeby pojeździć bez dachu, bo to też jest fajne. Bo jakbyśmy jechali bez dachu, to by na pewno nikt by nas nie słyszał. Więc ja myślę, że... Ale fajne, fajne doświadczenie. Poza tym nie mamy czapek i szalików. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest temperatura. Jest 15 stopni na zewnątrz, więc to już jest chyba słaby klimat, żeby jeździć bez dachu. Dobra, prosiłem, żeby otworzyć dach, no i oczywiście co? Namówiłem. Proszę, tylko że do zdjęcia dachu są potrzebne dwie osoby. El Walter po swojej stronie. I El Martyno. Tak naprawdę większość psa pewnie w większości oni kombinują coś, ale... Siup i teraz. No. O, czekaj, co tutaj? Mamy nowe siłowniki, więc Martyna nie ma wiele do roboty. Mały siłownik. Siup. Duży siłownik. Poradziłem sobie. Tak. Mhm. A nie, podniesiemy to tu i teraz tutaj bym poprosił o pomoc. O, to żeby wepchnąć do środka cały ten pas. Na siłę. Całe to wszystko. O, i jeszcze ten... O to? Tak. O, dziękuję, łapka. Czyli osoby, dwie osoby muszą są potrzebne, dwie prawda? Teraz... Dwie osoby są potrzebne, czy jakoś byś... Zrób to sam, dociśnij. Dałbyś się radę. O. Wow, o, teraz? Teraz to jest. I teraz to jest to. I teraz to jest to. Jak ci się podoba, powiedz? Fajnie. Fajny jest? No. A jak wrażenia z jazdy? Ładnie wygląda. Trzeba. Myślę, że my chyba, nie? Nie? Myślę, że wyglądamy lepiej. No, ale mamy też takie zakusy, wiesz, dyktatorskie. Tak. Ale jest świetnie, normalnie. Dasz radę, śmiało. Czekaj, a my nie minęliśmy teraz? No minęliśmy, ale kazałeś mi to zrobić. A, dobra. Jak kapitan. Kapitan statku. No, to jest. Zobacz. Tam się pod... Ale ładnie pali. Ładnie pali, no. A kotek, otwórz okna. Szywać to tak. I te moje, o, i te. Prawo to tam, gdzie jest teraz... Flaga. Tam, gdzie torebka. Tam. To dobrze robisz. Doskonale. Zrobię. O, tak. Ale jest czad, ale jest...